Dzisiejszy odcinek Koza FC do chwały naprawdę warto oglądać do końca, bo nie dość, że na samym początku otworzymy sobie paczki i zajrzymy do tych paczek, w których moglibyśmy ewentualnie coś zdobyć, no to potem przyjdzie czas na odebranie tych wszystkich icon swapów, które wymienimy na paczkę Moments 92+. Zatem to SBC dodaje już sobie do ulubionych, ale nie tylko ono będzie nas interesowało, bo jeżeli wystarczy mi kart, to z ogromną przyjemnością chciałbym jeszcze pokusić się o zrobienie SBC, może potrójnej rozbudowy, może piłkarza 85+, może 82 razy 10, a przede wszystkim rozbudowę PTG, gdzie do trafienia jest oczywiście gwarantowana karta, tak więc dziś dużo, dużo będzie się działo. Mam więc nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów i też dajcie znać w komentarzach na dole, jak tam Wasze szczęście, co wybieraliście za icon swapy. Dawno nie rozmawialiśmy sobie w ten sposób, co słychać w klubach, więc jestem naprawdę ciekawy, co tam u Was. A ja trafiam Upamecano. Dobrze, ci zawodnicy są warci wiele przez swapy, więc okej. Choć oczywiście tego konkretnego ja sprzedać nie mogę. A, no i oczywiście poza tą wirtualną piłką dajcie mi znać, jak tam trzymacie się po meczu kadry i komu ewentualnie kibicować będziecie po odpadnięciu polskiej reprezentacji, a my trafiamy niemieckiego środkowego obrońcę w paczce jakiejś takiej po prostu. O mój Boże, on musi być bardzo drogi, bo na pewno jest bardzo dobry. I tego to ja się zupełnie nie spodziewałem. Te paczki to miała być tylko taka przygrywka. Okej, może bardzo drogi nie jest, ale Klosterman to w moim odczuciu jest fantastyczne trafienie. Tak po prostu, z paczki ile? 75+? No dobrze, jest super. Więc dajcie znać, komu poza Polską kibicujecie. To dobrze wiecie, że ja jestem za Italią, ale jestem ciekawy, jak tam u Was. A, no i zapraszam Was jeszcze na kanał partnera kanału, czyli firmy Betfan, legalnego polskiego bookmachera. Tam znajdziecie drugi odcinek piłkarskiego dylematu, gdzie razem z Kitmaniakiem spieraliśmy się, a raczej wybieraliśmy obrońców bocznych, których wzięlibyśmy jako tych, których bardziej lubimy. Między innymi był tam dylemat pomiędzy Lamem a Piszczkiem, tak więc bardzo ciekawe pytania, bardzo ciekawe wybory. W opisie do tego filmu znajdziecie link do tego materiału, więc jak obejrzycie ten, możecie się tam zameldować, że jesteście ode mnie w komentarzach. Będzie im bardzo miło. No i oczywiście wszyscy pełnoletni widzowie kanału w opisie znajdą link, przez który jeśli zarejestrują się z hasłem KozaSport i złożą depozyt 50-złotowy, dostajecie freebet w wysokości 60 zł. Tak więc naprawdę opłaca się go wykorzystać. Tym bardziej, że obowiązuje przy okazji także cashback 600 zł, więc pieniądze w przypadku ewentualnego niepowodzenia wracają do Was w postaci bonusu. No i to, co istotne, warto sprawdzać różne bonusowe akcje na Betfanie, bo między innymi bardzo często jest tam Matchday Boost, który wychodzi naprawdę ok. Między innymi ja wykorzystałem go stawiając po dobrym kursie na Włochów, stawiając po dobrym kursie na Chorwatów, więc warto także z tego korzystać, więc wszystkich pełnoletnich zainteresowanych zapraszam do rejestracji z linku w opisie oraz oczywiście wszystkich zainteresowanych zapraszam do filmu z Kitmaniakiem. Ale to oczywiście po tym odcinku, mam nadzieję, że jeszcze ze mną zostajecie, bo tutaj parę tych paczek jeszcze jest przed nami, może wyleci nam kolejna zielona karta. Tak, kto wie, na pewno będziemy mieli ikonę do odbioru. No tutaj ikony nie będzie. Andre Almeida nawet ikoną FUT nie jest, więc jego po prostu bierzemy sobie, ale i tak jestem z tych paczek zadowolony. One i tak już przyniosły mi dużo radości. To, że zobaczyłem walkout, było niesamowitą niespodzianką, a to, że jeszcze był to walkout dobry, no to już w ogóle. Tu niestety zawodnik zza karty nam nie wyjdzie, ale są przynajmniej banery czy też ekrany. Będzie to Wiszka. Ciekawy jestem, czy ten gościu pójdzie kiedyś do jakiegoś większego klubu. W karierze bardzo często się to dzieje. Kiedy oglądamy tą Bośnię, to rzeczywiście on jest piłkarzem, który się wyróżnia w jakichś tak meczach eliminacyjnych, czy gdzieś, gdzie te mecze Bośniaków są, to rzeczywiście widać po nim klasę. No ale pytanie, czy rzeczywiście jest taki dobry, żeby to fajnie wyglądało w jakimś dużym klubie. A może inaczej, nie tyle dużym, co częściej oglądanym i bardziej rozpoznawalnym niż turecki, w którym obecnie się znajduje. No tutaj te paczki bez historii, ale ja jeszcze zrobiłem srebrne bestie, więc powinna być, o właśnie, paczka za 35 tysięcy, no ja ją już teraz bardzo chętnie otworzę. I powtórzę przy okazji to, co mówię za każdym razem otwierając te paczki, czyli że one w tym roku są chyba dla mnie najszczęśliwsze. Co prawda to jest chyba mega paczka rzadkich kart, a nie mega paczka, ale naprawdę z tymi wszystkimi mega paczkami po FIFA 21 będę miał bardzo dobre wspomnienia, bo no one były dla mnie wyjątkowo udane, zatem... Czy może ta podtrzyma tę tradycję? No nie, to tak absolutnie, absolutnie nie. Choć oczywiście za Rojo może kryć się ktoś przyzwoity, no bo niedobry. O
okej, okay, Aleksandro 8.5, on przyda się do tych SBC, które przed nami, tak więc nie będę narzekał. Lukasa Pereza, no nie, muszę squeakcelować, zatem z tym się żegnamy. No i zobaczmy sobie zawartości tych paczek. Co prawda na tą za 100 tysięcy mnie nie stać, ale już za tą za 45 będę w stanie końce wyłożyć. Powiem szczerze, to podglądanie bardzo mi się podoba, bo szczególnie na kontach Road to Glory, albo ludzie, którzy nie chcą, wiecie, inwestować jakoś dużo w grę, widzą sobie taką paczkę i wtedy decydują, czy chcą te pointsy wydać, czy chcą te coinsy wydać. Raz na dzień takie sprawdzenie paczek to jest naprawdę spoko opcja. No niestety ta, która mogłaby być dla nas, jest fatalna. Choć oczywiście stać nas także na tą za 25 tysięcy, ale to są moim zdaniem najgorsze paczki w grze, więc tutaj naprawdę nie przewiduję nic dobrego. No właśnie, no to jest dramat nad dramaty, te paczki za 25 kołatek, więc tutaj na nikogo, a w zasadzie na żadną z tych paczek nie zdecyduje się końców wydać, ale to jest naprawdę fajna opcja. Dajcie znać, co sądzicie. Moim zdaniem spoko, bardzo spoko. No to co, czas teraz odebrać te wszystkie nagrody, które są nam poprzyznawane za swapy. Jak rozumiem, wpada nam tutaj także doświadczenie, więc może zaraz się okaże, że będziemy mieli kolejne paczki odblokowane. Fajnie by było na przykład zbierz wszystkie nagrody, coś takiego. Byłoby to naprawdę spoko, a do tej paczki brakuje nam tak niewiele. Na szczęście z ikoną historię 92+, problemu nie będzie. Pewne jest to, że nie będzie to Kuman. Może być to prawy, lewy, środkowy napastnik, napastnik, prawy pomocnik i tak dalej. Wiecie co, ja mimo wszystko chętnie otworzę tą paczkę na ślepo. Ja wiem, że niektórzy tego nie lubią, ja naprawdę lubię tę paczkową ruletkę, więc samemu sobie chcę sprawić przyjemność. Za te swapy chcę mieć trochę więcej emocji, bo ja wiem, że ja nie trafię nikogo dobrego, a tak to przynajmniej dłużej czekam na ten wyrok. Zatem paczka już leci. Zastanawiam się, kogo chciałbym ja trafić tak naprawdę. Powiem szczerze, ja wiem, że to są trafienia ogólnie ludzi jakoś nie jarające, ale albo Baggio, Del Piero. Chętnie widziałbym ich w swoim zespole, już nie mówiąc oczywiście o pięknym Thierry Mamrin. No nic, no zobaczymy. No i pytanie, czy będzie to ktoś dobry? Zobaczmy sobie narodowościami, czy będzie to Hiszpan? Hiszpana nie ma, bo to mnie cieszy, Portugalczyk. Może wreszcie trafilibyśmy Eusebio, co prawda na sam koniec FIFA, ale nie jest to Eusebio. No to co, może któryś z tych Włochów, którego chciałbym zobaczyć? Okej! Dobra! Ja tam jestem zadowolony, bo choć sam Baggio nie jest warty praktycznie nic, bo to jest około 300 tysięcy, więc mogło być zdecydowanie lepiej, to ja powiedziałem, że ja z Baggio naprawdę bym się cieszył i jest super, znaczy nie jest super, 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 ale dobra. No bo nie dość, że Włocha do zespołu możemy sobie dodać, to jeszcze możemy dodać go bez żadnych konsekwencji dla zgrania negatywnych, a wręcz z pozytywnymi. Tak więc on wskakuje sobie tutaj, wszystko mamy pozgrywane i tak naprawdę najsłabszymi elementami tego składu są teraz Sambia oraz Andre, no których troszeczkę ciężko jest tutaj ruszyć. Dodatkowo, no nie ukrywam, że ten Babu to jest najlepszy zawodnik, jakim grałem w obronie od lat, naprawdę. Można by było to obrócić sobie tak, ale ja z tego Marquinhosa też jestem całkiem zadowolony, więc dobra, na razie zrobimy sobie to w ten sposób i będę się zastanawiał. Mbabu zasłużył na odpoczynek, więc może znaleźć się na ławce. Kiedy mówiłem, że w dzisiejszym odcinku będzie się działo, to nie kłamałem. Mamy zrobione dwa duże SBC, co prawda w tym drugim z bólem serca przepaliłem Bukayo Sakę, tego informa, którego miałem tutaj długi czas, którego uwielbiałem. No nic, za to mamy 10 rzadkich piłkarzy 82+, i 3 87+. Fajnie, gdybyśmy zobaczyli w tej parce walkout, czy będzie jak ostatnio? Nie, mamy walkout, więc zaczęło się całkiem przyzwoicie. Zobaczmy, kto to będzie. Francja, bramkarz, czyli to musi być Hugo Lloris. Okej, spoko, słuchajcie, walkout z tej paczki to jest coś, co mnie całkowicie zadowala. Razem z nim 84 dwie. No powiedzmy, jest dużo lepiej niż było ostatnio, tak więc ja jestem zadowolony, zresztą no, uważam, że mamy dużo większe szczęście niż w ostatnim odcinku, tak więc jest nieźle. Czy w tej paczce będzie tak samo dobrze? Jest zielono, tak jest, byle to nie był Niemiec, jest to Chile, jest to prawe skrzydło, jest to Alexis Sanchez i to mnie cieszy. Niesamowicie, ja nie mam pojęcia, ile on jest warty, bo przyznam szczerze, ostatnio w ogóle nie patrzyłem na ceny tych kart, ale Alexis Sanchez, no pasuje nam fenomenalnie do tego naszego składu, nie jest warty w zasadzie nic, ale powiem tak, no to jest kolejny dodatek Serie A do tej drużyny, dwóch piłkarzy Liverpoolu, czyli SBC, gwarantowaną kartę, także będzie wyglądało naprawdę fajnie. No a do tego składu aż żal by nie było wrzucić Alexisa Sancheza, piłkarza, którego kiedyś kochałem, potem... już nie, a teraz jest mi całkiem obojętny.
No powiem szczerze, no tutaj Alexis wrzucony, no sam zgrania nie ma pełnego, ale mamy tutaj wreszcie te elementy Ligi Włoskiej, które wyglądają spoko. Niestety lista ofiar tego SBC także się powiększa, zaraz dołączy do nich Pedro G, no ale jak na razie nie mogę powiedzieć, jest warto. No i to SBC było dla nas... wyjątkowo proste, muszę przyznać, więc to mnie cieszy i też mamy tutaj cały czas jeszcze sporo wysoko ocenionych kart, które ja bez skrupułów do takiej wymiany jestem w stanie wrzucić. Znaczy, no nie tej konkretnej, no bo ona jest niepowtarzalna, ale może do jakiejś innej. Ale najpierw otwórzmy tą zieloną kartę, a w zasadzie tę zieloną paczkę, bo chodzi o to, że ja chcę tutaj się uchronić przed ewentualnymi duplikatami. Przyznam szczerze, wiem, że Bobby Firmino chyba jest jednym z najlepszych, ale poza tym nie mam pojęcia. Dlatego z otwartym umysłem i sercem czekam na jakąś ciekawą kartę. Urugwaj, środkowy pomocnik, to jest Nandes. Ja zakładam, że on nie jest nic warty, ale kurczę, jest seria. No przez chwilę myślałem, że to jest jedna z najlepszych kart, jakie dzisiaj trafiliśmy, ale nie. Tutaj mamy już szybką redukcję jego ceny, ale dobrze. Kolejna zielona karta jest. Zatem kolejne SBC zrobione. Może to nie jest najbardziej opłacalna metoda, ale nie muszę dzięki temu wydawać końców, więc ja jestem zadowolony. Mamy to skończone. No i ostatnia paczka dziś. Obiecałem, że w tym odcinku będzie się działo dużo i naprawdę mam wrażenie, że nie zawiodłem, bo tych paczek, tych trafień fajnych było naprawdę sporo. A to jest ostatnie rozdanie. I oby ono także podtrzymało poziom tego odcinka. Ono nawiązało do tego, co działo się jakiś czas temu, więc Toni Kroos będzie tu na pamiątkę sporego pecha, który mi towarzyszył, bo ja dziś naprawdę narzekać nie mogę. Trafiony Klosterman, trafiony Nandes, trafiony Sanchez, trafiony Baggio. Są to karty przede wszystkim, które do tego składu się łapią i są to karty, którymi chcę się bawić, więc ja jestem zadowolony z tego powodu, jak ten skład wygląda i uważam, że to jest naprawdę fajny skład i jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Dlatego coś czuję, że już niedługo dodam sobie troszkę i wam więcej emocji i wystawimy sporą część tej drużyny na jakieś statki. Co wy na to? Dajcie znać na dole w komentarzach, no i zapraszam na film z Kitmaniakiem. Piłkarskie dylematy na kanale Betfan. Koniecznie sprawdzaj.